Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie na uroczystości otwarcia pracowni rentgenowskiej, która została zmodernizowana i przeniesiona w nowe miejsce. Dzisiaj mamy uroczyste otwarcie tej pracowni. Zakończyliśmy jej remont i dostosowanie. Remont pracowni był konieczny po to, żeby zwolnić miejsce, która do tej pory była zajmowana przez pracownię rentgenowską na potrzeby nowego bloku operacyjnego. Inwestycja, którą zaraz będziemy uroczyście otwierać, kosztowała 580 tysięcy, trwała prawie 3 miesiące. Z etapem przygotowywania projektu trwała nieco ponad pół roku. Także dzisiaj kończymy, no powiedziałbym, dość długą inwestycję. Ale pozwolicie Państwo, że na początku chciałbym przywitać naszych szanownych gości. Witamy Pana Starostę Powiatu Malborskiego, Pana Mirosława Czaple. Witamy Pana Piotra Szwedowskiego, członka zarządu powiatu. Odpowiedzialnego w ogóle za szpital. Odpowiedzialnego za zdrowie. Witamy Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Malborskiego, Pana Bogdana Kułakowskiego. Witamy wszystkich radnych pana przewodniczącego komisji. Tak, właśnie zaraz chciałem wspomnieć. Między innymi pana przewodniczącego komisji rewizyjnej, pana Marka Rukata. Witamy pana burmistrza Malborka. Pana Marka Harzewskiego. Witamy serdecznie. Patrzę, czy jest przewodniczący rady. Chyba jeszcze nie ma z nami, to najwyżej jeszcze później się przywitamy. Witamy wójtów gmin z terenu powiatu malborskiego. Szczególnie pana Kwiatkowskiego. Pana Kwiatkowskiego. Tu jestem! Chyba nie widzimy. Witamy również przedstawicieli ościennych szpitali. Widziałem panią dyrektor Marzenę Kaczarnowską. Witamy serdecznie. Przedstawicieli służb mundurowych, pana komendanta Michała Zapolskiego, pana komendanta Straży Pożarnej, witam serdecznie, Marka Dziesiątka. Witamy również przedstawicieli jednostek powiatowych i jednostek gminnych. Witamy panią dyrektor Sanepidu. Witamy serdecznie. Witamy również panią Violetę Joachim, szefową Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny. Witamy również prokurenta firmy Leyer, pana Willego Kipsaga. Witamy. Właśnie widzę pana dyrektora. Prezesa, przepraszam bardzo, Władysława Krawczyka. Witamy serdecznie. Patrzę, czy ze wszystkimi się przywitaliśmy. Jeżeli o kimś zapomniałem, to proszę wybaczyć. Jeszcze oczywiście księdza dziekana, witamy Arkadiusza Śnigara. Witamy naszego kapelana, witamy księdza Żołnierkiewicza. Witamy również panią doktor Krajewską z zaprzyjaźnionej przychodni. Panią dyrektor Urzędu Pracy również witamy. Gdzie się pani dyrektor nam schowała. No i również chciałbym przywitać naszych wszystkich pracowników oraz przedstawicieli mediów. Szanowni Państwo, tak jak już powiedziałem, inwestycja, która może nie wydaje się aż tak duża w sensie powierzchniowym, to jednak była trudną inwestycją, gdyż wymagała przeniesienia jednego takiego w zasadzie aparatu rentgenowskiego, który znajduje się na terenie szpitala. Przenoszenie samego aparatu trwało około 2 tygodni i na ten czas szpital dysponował, no w zasadzie nie dysponował stacjonarnym aparatem rentgenowskim, no ale udało się ten okres w miarę bez większych problemów przeżyć. Tu
koleżanka może jeszcze kilka słów. Chciałam powiedzieć Państwu, jesteśmy w części szpitala, która przez wiele lat, jak niektórzy z Państwa pamiętają, służyła jako laboratorium. Tutaj było dawne laboratorium szpitala, które swego czasu obsługiwało cały szpital, wszystkie okoliczne przychodnie, a nawet śmiem twierdzić, że powiat. Dosyć się dobrze radziło, pomimo że były trudne czasy, no później czasy się zmieniły. W tym miejscu planowaliśmy jeszcze za dawnych czasów kilka inwestycji. Miała to być chemioterapia, potem miała to być diabetologia, potem było na kardiologię. Z różnych względów to jakby nie udało się tego zrobić. Natomiast w tej chwili, no myślę, że nawet dobrze, że to miejsce czekało tyle czasu, bo udało się stworzyć bardzo, no jak Państwo widzicie i zobaczycie jeszcze, ładnie wyglądający, myślę, że będzie dobrze prosperujący dział zajmujący się badaniami rentgenowskimi oraz badaniami USG. Chciałam też powiedzieć, że wykonujemy bardzo dużo badań rentgenowskich i badań USG. W ubiegłym roku wykonaliśmy ponad 18 tysięcy badań rentgenowskich, co jest wzrostem około 30-40% w stosunku do ilości badań wykonywanych 5 lat temu. Badań USG wykonujemy około 11 tysięcy rocznie, co jest wzrostem około 100% w stosunku do tego, co wykonywaliśmy 5 lat temu. Czyli inwestycja, jak Państwo słyszycie, naprawdę jest potrzebna. Na zakończenie jeszcze należy oczywiście dodać, że inwestycja została w większości sfinansowana ze środków powiatu malborskiego, bo kwota, którą powiat malborski przekazał na tę inwestycję, wyniosła 350 tysięcy. Ona została jeszcze przekazana w zeszłym roku. W tej chwili właśnie my już się z tytułu tej inwestycji rozliczyliśmy z tych środków. To tyle tytułem wstępu. Może pan starosta? No ja to chciałbym tylko zaprosić na otwarcie, już oficjalne, tak, przecięcie wstęgi, ale jest niezmiernie miło, że pod koniec tego roku ta inwestycja doszła do skutku, jest zakończona i wszystkim, którzy brali udział przy tej inwestycji, również osobom, które reprezentują firmę wykonawczą, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że na tym się nie kończy renowacja i remonty w naszym szpitalu i mam nadzieję, że dalej będziemy to kontynuować. Zresztą w piątek zapraszam również na podpisanie oficjalnej umowy z firmą wykonawczą, która już będzie docelowo wykonywała wielką inwestycję kosztem 7 milionów na terenie naszego szpitala. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli mogę, drodzy Państwo, ja to powtórzę, co mówiłem 3 dni temu, że jestem zaszczycony jako przewodniczący, że mogę współpracować z Mirkiem Czapą, z Piotrem Szwedowskim i Markiem Rukatem. Twierdzę, że to, co było, co Państwo zrobiliście, panowie, z przejęciem szpitala z płatą wielkich długów, to było w granicach 30 milionów, to jest coś nieosiągalnego. Ja powtórzę, nie wiem, czy bym się na to odważył. Następny etap był przejęcie szpitala w Nowym Dworze. Też był nowy dwór powiat nowodworski. Bali się, co to będzie jak Malbork. Dzisiaj mamy perełkę w Nowym Dworze i tutaj, proszę Państwa. I mówię, to jest wielka rada, zasługa, ale też panów, że potrafili się tak poprowadzić, że dzisiaj się cieszymy. W piątek pan starosta mi powiedział, będzie też podpisany umowę na zakup samochodu do dializ, który starostwo sfinansowało. No, tylko proszę Państwa się cieszyć i za to panowie wam dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Marek, pan też słowa. Tak się składa, proszę Państwa, że nie wszyscy byli na ostatniej sesji takiej pożegnalnej już w tej kampanii, zaczynającej się już za chwilę. Życzyłem wszystkim również powodzenia w następnych wyborach, a jest tak, że to my w trójkę faktycznie jesteśmy od początku, nie tylko w Radzie Powiatu, ale również z tym szpitalem. To jest Piotrek Szwedowski i Marek Rukat. Ja również byliśmy wtedy radnymi, dzisiaj mamy różne funkcje również, także tym przemocowo też chciałbym przy okazji bardzo sobie też chyba pogratulować troszeczkę, bo to jest już, słuchajcie, 20 lat. 20 lat, kiedy jesteśmy już z tym i również w Nowym Dworze Szpitalu, który no, jest już naszą własnością, bo 100% udziałów Powiatowe Centrum Zdrowia, spółka z o.o. Także dziękuję również kolegom, że ze mną też przy okazji wytrzymali tyle lat. Jestem trochę powołany do tablicy przez przewodniczącego. Mogę tylko powiedzieć, że z dumą, że... No Marek też był przewodniczącym Rady Powiatu i Piotrek był przewodniczącym Rady Powiatu przez 4 lata, także mają też
swoje, że tak powiem, zasługi, jeśli chodzi o przewodniczących, bo teraz jest Bogdan. Mogę powiedzieć z dumą, że ta decyzja, która została podjęta przez całą Radę, niezależnie od tego, kto wywodził się z jakiej opcji politycznej i co góra w tej opcji politycznej nam nakazywała, bo nie wszyscy byli politycznie zadowoleni z tego, że się przekształca szpital w spółkę prawa handlowego, która daje jakby możliwość do tego, żeby sprywatyzować ją zupełnie fizycznie, bo takie były ostrzeżenia z góry, to my tutaj na dole, ponad tymi podziałami wszystkimi podjęliśmy taką wszyscy w tamtym czasie decyzję. Ale też warto wspomnieć tutaj, że osoby, które to fizycznie robiły, czyli pan dyrektor Koszczewa, czy sekretarz urzędu wtedy Jola Gręda, czy zastępca starosty w imieniu starosty wtedy Jola Leszczyńska, dzisiaj te dwie pierwsze wymienione osoby pracują w tej samej branży, gdzieś tam wyżej zostały zauważone. I ponieważ widać już po tym, że ta kontynuacja tego szpitala i remonty i to, co Państwo robicie jako zarząd, tylko pochwalić, więc chciałbym Wam podziękować za to, ale jednocześnie życzyć, żebyście też sukcesów, żebyście też kiedyś w przyszłości mogli te fajne rzeczy robić później, jak już będzie u nas tak wszystko zrobione w tych szpitalach gdzieś tam wyżej wojewódzkich czy centralnych. Życzę Wam wszystkiego najlepszego jako zarządowi. Dziękuję bardzo. No tak, proszę Państwa, to taki mamy tutaj teraz etap wspomnień z tamtych trudnych bardzo lat. I uzupełniając tutaj wypowiedź moich przedmówców, chciałbym powiedzieć, że nie wymieniono tutaj jakby najważniejszego bohatera tamtych przemian, a mianowicie załogi naszego szpitala, bo tak naprawdę to dzięki zaufaniu, dzięki cierpliwości pracowników, którzy czekali na pensję, którzy mieli totalne problemy. Pół roku. Tak, to były poważne opóźnienia. Bez nich nie byłoby to możliwe, bez ich zaufania i cierpliwości. I myślę, że dla kadry szpitala należą się podwójne oklaski. Dziękujemy bardzo. Tylko dokończę jedną rzecz. Kiedy były takie bardzo już trudne czasy, to jest ostatnie zdanie, o którym powiem, to właśnie między innymi Danusia Gutowska, jak i również pan doktor Szarek na moją prośbę zostali wtedy dyrektorami i wielki szacunek, bo to jest też wasz kawałek waszego życia i wam bardzo też za to dziękuję, bo później to już był prezesi, ale ten początek właśnie to między innymi pani doktor Gutowska i pan doktor Szarek. Ja bym chciała, bo dlatego się zgodziłam wtedy przy pomagacie Łukaszenka, powierzyłam w moc i w działanie pana starosty Czapy. I się nie zabiłam. Od samego początku. Proszę panie doktorze, jakie pan ma wrażenia na dzień dzisiejszy? Ja chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w tą modernizację naszej pracowni, przeniesienie jej tutaj. Warunki, jak państwo widzicie, są wspaniałe. Ale mówię, bez zaangażowania pana starosty, bez zaangażowania całej Rady Powiatu, bez zaangażowania naszego pana prezesa i pani dyrektor, i wykonawców wszystkich, na pewno taka pracownia by nie powstała. A powstała ona przede wszystkim dla pacjentów, nie dla nas. My oczywiście będziemy mieli warunki pracy bardzo dobre, ale przede wszystkim to pacjenci będą mieli możliwość lepszej diagnostyki i szybszej. I myślę, że no, powinniśmy się z tego przede wszystkim cieszyć. Dziękuję. Szanowni Państwo, ponieważ nasza pracownia otwierana jest w warunkach, w których funkcjonuje, no ale trudno, żeby było inaczej, jesteśmy w szpitalu i musimy działać, to pozwolicie Państwo, że przetniemy teraz szybko wstęgę, żeby udrożnić korytarz, tak? Poprosimy pana starostę o rozpoczęcie, panią Anię i pana doktora zapraszamy również. Panie, proszę.
się robiło. Tutaj. Szanowni Państwo, teraz byśmy chcieli Państwu pokazać pracownię. Jeszcze poświęcenie. Ale może przejdziemy w inne miejsce, co? Może w inne miejsce. Przejdziemy, ale chodzi o to, że... Ale też to jest... Tak, tylko jeszcze będziemy oglądać. Może ksiądz trzeba poświęci. Przejdziemy. Do rentgena wejdziemy może. Ja myślę, że do rentgena. Tak. Zaprosimy teraz Państwa do pracowni rentgenowskiej. Tam dokonamy poświęcenia. Z tym, że... Można? Zapraszamy. Teraz jest. Jasno. Dopiero jakaś taka pomaga, bo korytarz święcić. No nie. No tak, przenieść tam na dole też. Tak. Proszę, proszę, słuchajcie, zajdźcie tutaj do środka bardziej, żeby wszyscy też mogli. Słuchajcie, proszę bardzo jeszcze, żeby wszyscy weszli do środka. Prosimy panią doktor. Jeszcze tutaj. Nie będziemy się Boże. Mój Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan Jezus, który polecił swoim uczniom, aby uzdrawiali chorych i nieśli im ulgę w cierpieniu, niech będzie z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Ojciec miłosierdzie i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza przez swojego Syna mocą Ducha Świętego, otacza szczególną miłością i darzy błogosławieństwem ludzi doświadczonych wszelkim utrapieniem, chorych oraz tych, którzy w jakikolwiek sposób im służą. Chorzy nie tylko dopełniają w swoim ciele braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół, lecz również wyrażają osobę samego Chrystusa, który uobecnia się w chorych. Powiedział bowiem, że kto chorym oddaje przysługę, wyświadcza ją jemu samemu. Słusznie więc jest, słuszne, abyśmy prosili o Boże błogosławieństwo dla wszystkich chorych, którzy przebywają, będą przebywać w tym miejscu i w szpitalu, oraz dla tych, którzy ofiarnie troszczą się o chorych i dla tego pomieszczenia przygotowanego do specjalistycznego leczenia. Teraz błogosławię modlitwą błogosławieństwa. Panie Boże, Twój Syn mocą Ducha Świętego leczył nasze choroby i słabości, a posyłając uczniów dla głoszenia Ewangelii, nakazał im nawiedzać i uzdrawiać chorych. Spraw, prosimy, nie wszyscy chorzy, którzy tu będą przychodzić, doznają życzliwego przyjęcia przez lekarzy
oraz ich pracowników. Niech będą tak starannie leczeni, aby odchodząc stąd z darem zdrowia, duszy i ciała, bez końca wysławiali Twoje miłosierdzie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zakończenie też obrzędu. Bóg, pocieszyciel strapionych i ostoja cierpiących, który zgromadził nas na otwarcie tego miejsca, ogólnie nazwać, wzniesionego do leczenia chorych, niech was umacnia swoją łaską, abyście troskliwie i z miłością posługując chorym braciom i siostrom, wiernie służyli obecnemu w nich Chrystusowi, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo Boga Ojca Wszechmogącego i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Wspólnie z księdzem Ciekarem użyjemy teraz znaku zewnętrznego poświęcenia. To jest wodą święconą. Nie, a może? Nie, bo to jest metal, ale chyba nie ma takiego. Się bez się nigdy tam nie stało jakieś powodzenie i szczęście. To będzie przypieczętowanie. I zdaje się, idziemy w kierunku. Dziękujemy serdecznie.